da ta, mami con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Szanowni Państwo, Albaid Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czekamy na rozpoczęcie drugiej kolejki mundialu, podczas której reprezentacja Polski zagra przeciw Arabii Saudyjskiej. Zaliczyli niezbyt udany start, ale z drugiej strony dobry i jeden punkt po pierwszym meczu, z tym, że teraz u siebie trzeba wygrać. A oto skład reprezentacji Polski. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z drugą linią ułożoną w rąk. Bardzo wyraźny podział ról w środkowej strefie boiska porządkuje grę i daje pewność, że każdy zna swoje zadania. A jednocześnie występuje pełna wymienność pozycji między cofniętym i wysuniętym pomocnikiem, gdyby zaszła taka potrzeba. Obaj mogą też szybko wrócić do własnej strefy obronnej. Teraz widzimy skład drugiej z dzisiejszych drużyn. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Matykasz. Teraz ich kolejne rozgrywanie. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Zagrywa Piotr Zieliński, ale piłkę przejmują rywale. Piotr Zieliński to taka postać, od której wiele może zależeć w kontekście przebiegu spotkania. Dwie bramki w ostatnim meczu mówią same za siebie. Jest w takiej formie, że i dzisiaj pewnie też coś dołoży. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Udane wejście, akcja przerwana. Ależ teraz cudowna piłka. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji, popatrzmy. Pewne wejście we własnej szesnastce. Musi uważać. Rywal go naciska. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Lewandowski! I tak wybronił ten strzał niesamowicie.
No i po ataku zagrożenie minęło. Uwaga, chyba będzie gol! Udana teraz obrona tego strzału. Jednak nie wrzucają w pole karne. I ponownie stały fragment gry. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Zagranie na klepę, krótko. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Patyczkuje się z tym wejściem. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. O, i to był książkowy odbiór piłki. I teraz piłka do Arka Milika. O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Teraz piłka do Arka Milika. Spójrzmy, Piotr Zieliński. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Zieliński ma partnerów do rozegrania. I Lewandowski! Lewandowski, tak! To jak nie on, Robert Lewandowski strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Zobaczmy ponownie wyśmienite zagranie lobem. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunął. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Udane wejście, traci piłkę. Polacy sporo biegają, tyle że za piłką, a nie z nią. Tyle że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Teraz zabrakło. Tuż nad poprzeczką. Dobrze wykonany rzut wolny. Widać, że umie je strzelać. No ale tym razem nic z tego. Z piłką Robert Lewandowski. Teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Co za błąd teraz, stracił brawo, skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję.
Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. To koniec pierwszej odsłony meczu na stadionie Alba. Zaczynamy już drugą połowę tego spotkania fazy grupowej Mistrzostw Świata. No i po ataku, dobra interwencja. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Czy to będzie właśnie kluczowe podanie? Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Ostatniej piłki dotykał zawodnik drużyny broniącej. Mamy więc rzut rożny. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. I teraz akcja w drugą stronę. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Co teraz? Słyszy presję trybun. I udana interwencja bramkarza. W ten sposób raczej nie da się zaskoczyć wysokiej klasy specjalisty, jakim jest. To trzeba było zrobić lepiej. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Od pierwszego gwizdka grają naprawdę dobrą, efektowną piłkę. Stwarzają mnóstwo okazji. Mają tak zwany dzień konia. Dlatego te statystyki raczej nikogo nie zaskoczyły. Rywale są dziś bez szans. Ryzykownie, ale skutecznie. Teraz okazja przed nim. Tak jest! Gol! A więc tylko bramka różnicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Nie dał szans na groźny strzał. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Proszę Państwa! Piłka znowu w siatce! Polacy z kolejnym trafieniem! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Z piłką Robert Lewandowski. Zdjęcia.
Zabrakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Była szansa na kontrę, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Polacy oskrzydlają rywali. Co zrobi w tej sytuacji? Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony, dzieli się radością z kibicami. Aktualny wynik to 4-1. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Ośrodkowanie mogło być lepsze. Bez trudu połapali się przeciwnicy. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Lich. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Znakomite, prostopadłe podanie. Dobrze obroniony strzał. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. Piłką Robert Lewandowski. No i po ataku zagrożenie minęło. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie. Wybronił to. Ale co teraz? Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Iście hokejowy wynik. 5-2. Ładne minięcie. Może być groźnie. I jest rzut rożny dla Polaków. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. I to by było na tyle, proszę Państwa. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców. Zieliński ma partnerów do...